Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl i w końcu nadeszła ta chwila, kiedy to zagramy sobie w Crash Bandicoot 4 It's About Time. Tylko może nie w wersję, która wyszła, tylko sobie zagramy w demo, ponieważ jeszcze nie mamy 2 października i demo, jak widzicie, dosyć szybko mi się pobiera. To jest z tego powodu, że podłączyłem sobie kabel internetowy do konsoli, ponieważ moje Wi-Fi, można by powiedzieć, że jest do dupy. A dzięki kablowi internetowemu szybciej mi się ta gierka po prostu pobiera. Jak widzicie, w mgnieniu oka dosłownie już za chwilę gierka się nam odpali. W zasadzie to już się nam odpala. Rączki sobie zacieram już. Nie mogę się doczekać. Serio, czekałem na tę chwilę. Czekałem bardzo mocno, żeby zagrać w Crash Bandicoot 4. Mamy Activision. O kurde. Shanghai Studio i Binox. Widzę, że tutaj współpracowali. Unreal Engine. No, proszę, proszę. Crash Bandicoot, it's about time. Dokładnie, wciśnij start, żeby rozpocząć. To jest pierwszy Crash po polsku, Jezus Maria. Zaakceptuj umowę. Dobra. Tutaj mamy pełno, że tak powiem. Znaczy, w sensie umowę licencyjną, więc tutaj pozwólcie, że ja to po prostu skipnę, no bo nie ma co czytać. Zresztą to samo. To działa na takiej samej zasadzie jak z Nitro Fueledem. Śnieżny spacer, zryw dinozaura. O proszę, o jeszcze pokłady cierpliwości, co to w ogóle jest? Możemy sobie w ogóle zmienić style gry na retro i na nowoczesny. No my oczywiście na nowoczesnym sobie zagramy. Ale się jaram. Dobra, gramy. Śnieżny spacer. Już się nie mogę doczekać tego, co tutaj się będzie działo. Może w sumie faktycznie zmienię kadr kamery trochę, bo to wygląda tak, jakbym się patrzył nie wiadomo gdzie. Dobra, lecimy z koksem. Ja oczywiście nie będę tutaj robił za bardzo 100%, bo wiadomo, to jest demko, więc tutaj będzie się wszystko opierało na tym, żeby jak najszybciej przejść. Crash Bandicoot, you banished me to the past. But all it did was give me more time to plan your doom. You'll find me up the mountain. Don't freeze on the way. Well, you know, I'm sensing a real fraught history here. How many times have you beaten this clown anyway? 3. Really? Only 3? Funny. Seemed like more. Dobra, jesteśmy kurde w gierce. Lecimy z koksem. Ale fajne sterowanie. Ej, bez kitu. Czekajcie, jak to? O! Teraz spowolnimy czas. Ej, ale sterowanie w tej gierce jest... O kurde! Ale przyjemnie się teraz w tę gierkę gra. Ups! Nie to chciałem zrobić. Chciałem, kurde, doskoczyć, ale ja pierdzielę. Masakra. Dobra, kurde, cały czas zapominam z tym, żeby warto spowolnić czas. Więc dostosujmy się do wskazanych zaleceń. Ale mi PS4 zaczęła głośniej chodzić przez tę gierkę. Ja pierdzielę. No, troszeczkę wymagająca ta gra jest. Graficznie nie powiem, że nie. Ja... A muzyka jaka tu kurde leci w tle. Kurde, przed checkpointem zginąłem. Ale lipa. Ale lipa. Dobra, tutaj nawet ładnie zostało tutaj zbite skrzynki. Teraz dawaj mnie te. Ha,
Gdzie tu w ogóle możemy zobaczyć nasz ten podgląd? Dobra, tutaj kółkiem robimy body slama, tak jak normalnej w gierce. Jeszcze tutaj te dwie skrzynki zbijmy. Okej, jest checkpointik, jest zabawa. Dobra, nie możemy tutaj przeciąć tych linek, więc musimy działać bardziej na czas. W końcu najwyższy czas, czyż nie? pierdziele, kurde. Znowu to samo. wiecie, zedytowałem tutaj wam przejście, żeby nie było, że kurde za dużo razy ginę i za mało mówię. Więc wolę, żeby zrobić tak, żeby wiecie, ten LP, znaczy powiedzmy ten LP z dema był, jak to się mówi, w miarę gadatliwy. Mimo, że to jest tylko jeden odcinek, więc tja. Dobra, lecimy sobie teraz do rundy bonusowej. Stęskniłem się normalnie za nimi. Zobaczymy, jak tutaj to zrobić. Znowu mamy naszą tom. Tylko właśnie, kurde, co tutaj trzeba zrobić w tej rundzie bonusowej? Bo ja tu widzę, że kurde, te skrzynki nam poblokowały. Się poblokowały. Aha, dobra, czyli możemy tak normalnie niszczyć te. Mieliśmy w sumie aku-aku, więc... No teraz trochę lipa będzie, bo bez aku-aku jestem. A nie, jest cały czas. Ten ancymon jeden. Myślałem, że on zniknie. Dobra, to zanim weźmiemy i aktywujemy tę maskę, to po prostu zróbmy tak. O. I teraz na spokojnie. Dokładnie tak, o to chodziło. I teraz tak, co tutaj trzeba było zrobić, żeby w miarę tam się dostać? Wydaje mi się, że muszę właśnie na te nitra skoczyć, tylko kurde, ja wiem, że zginę przez to. A, dobra, udało się, widzicie? Nice. Nie! No kurde, było blisko, ja pierdzielę. O Jezus Maria. Dobra, przyznam szczerze, że taką wadą troszeczkę tych rund bonusowych, przynajmniej tej rundy bonusowej, jaką teraz robię, jest to, że Crash się tutaj bardzo mocno ślizga. Znaczy ja wiem, że to jest loot i tak dalej, ale po prostu tutaj ciężko jest czasami nad nim zapanować. No, to jest właśnie typowy problem, bo nie wiem, jak tutaj teraz zrobić tak, żeby tamte skrzynki zdobyć. Niby nie chcę robić 100%, ale jednak, kurde, to jest silniejsze ode mnie, nie? Ja tak mam zawsze. Mówię sobie, nie zrobię 100%, nie zrobię, nie? A tu potem wychodzi, co wychodzi. Okej, zebraliśmy tutaj praktycznie wszystkie skrzynki, więc teraz zium. A, czyli tamtej skrzynki się nie udało po prostu zbić. Spoko. Kumam. No, i wszystkie mamy zebrane. Widzicie? Jakby się tak uprzeć, no to da się zrobić tutaj wszystko. 153, no to jest całkiem pokaźna liczba, nie powiem, że nie. Tutaj widzę, że mamy... głąba jednego. Ale już po głąbie. 203, 213, ja pierdzielę. W tym momencie się dział akurat ten poziom korteksa. Akurat pamiętam z tego, z filmików.
Myk, 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 myk. I jesteśmy na drugiej stronie. Tam w ogóle sekwencję też pamiętam z trailerów, więc dla mnie to nie jest żadne zaskoczenie. A, i przy okazji łampa fruit zebrane. Ale muzyka, klimat tutaj jest naprawdę epicka. Nie, to będzie jedna z... Ja coś czuję, że ta gierka już przebija Crasha Twin Sanity. O nie! Dobra, znaleziono ukryty klejnot. Yes! Tam coś wyżej jest? Nie, dobra. Wydawało mi się. 8 śmierci. Nie no, kurde, pros. Normalnie pros się tutaj we mnie odzywa. Sorki, że ja tak trochę może nieśmiało teraz podchodzę, ale po prostu ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Dosłownie ta produkcja mi zamyka ewidentnie już mordę, nie? Teraz tylko już na 2 października czekać. W ogóle mogę gdzieś total spojrzeć? 90 na 153, okej. Całkiem spoko. Zobaczmy, co tutaj będzie. Tutaj widzę te małe pingwinki z Crasha tego. Dwójeczki. I tam checkpoint jest. Dawaj do checkpointa! A tam coś po lewej jest? Czy nic? Przy tym wodospadzie coś jest. Ja widzę to. Ja to czuję normalnie. Tam jakiś ukryty klejnot może będzie znowu. Kurde, ale... To jest trochę problem z Crashem 4, bo tutaj mamy coś takiego, że jak zrobimy slajda... O, teraz na przykład się udało, ale wcześniej, na przykład w Crashu Ancient Trilogy, albo po prostu w Crashu oryginalnej trylogii, to mogłeś normalnie slajdem się jeszcze odratować, a tutaj to po prostu Crash jakby centralnie ci wlatuje w wodę, nie? To jest trochę przykre, no ale no cóż, może tak musi po prostu być. Dobra, stalowe skrzy... Fuck! Nie to! Dobra, o to chodziło. Dobra, chod tu frajerze, ze slajda cię pocisnę. Już cię nie ma, gościu. I teraz myk, myk, myk i myk. O, już... Drugi klejnocik mam zebrany. O, proszę. To łatwiutko w sumie. I kolejny checkpoint. Nie, ale posłuchajcie sobie dalej tej muzyki, bo jest po prostu epicka. 114 na 153. Dobra, słuchamy. Auć, ale zostałem porobiony. No, trochę mi to nie wyszło, no trochę mi to nie wyszło, nawet bardzo bym powiedział. Dobra, udało się. Uwaga. Checkpoint. Punkt kontrolny. Ej, to też jest spoko, że to przetłumaczyli w sumie. Dobrze, o to chodzi, pełne skupienie.
O! Dokładnie tak. Ale śmieszny ponton tutaj jest, w sensie koło ratunkowe. Tutaj widzę ukryte skrzynki, hahaha. Ha, ha. Normalnie gier twórcy myślą, że ja tego nie zauważę. Nie ze mną te numery, że tak powiem. Tam u góry żadnej skrzynki nie ma? Nie, nie ma. Easy man. O, i mamy końcówkę poziomu. Zobaczymy, ile skrzynek ominąłem. Dwie skrzynki ominąłem, najgorzej. Oj, słabiutko, słabiutko. Dwie skrzyneczki pominięte. Śnieżny spacer. Fajna nazwa nawet. A, trochę sobie powiększyłem kamerkę. Mamy teraz do wyboru. Albo powtórzyć, albo kontynuować. Ej, śmieszna gestykulacja. Tutaj, wiecie, taki crash jest podniecony. No, chcesz kontynuować dalej? A tutaj... a musimy to powtarzać. Dokładnie. No dobra, no to czas na zryw dinozaura. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Epickość! Dobra, mieliśmy tutaj właśnie cutscenkę. Zero śmierci. Pamiętajmy, że w poprzednim poziomie zginęłem koło chyba 12 albo 15 razy. Zobaczymy, jak tutaj mi pójdzie. O, czadowo. No, to mnie zaskoczyło trochę. O, teraz się udało. Super. O kurde, ty, pal gumę ode mnie, ty. Roślinko jedna. Ej, no to śnieżny spacer już wiem, jak będę mógł zrobić na 100%. Skoro wiem, gdzie jest ukryty klejnot. To w sumie mogę zrobić tak, że ten retro mode zrobimy sobie na streamie. A na odcinku zrobimy właśnie ten. W sensie tryb. Czy co byście woleli? O, retro mode na streamach czy na odcinku? To mnie trochę ciekawi, w sumie nie powiem, że nie. Dajcie znać ogólnie w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw. O! No dobra, lecimy wtedy z koksem. Co tutaj mamy? A, możemy teraz jakby robić coś takiego, widzę. Sobie tak wymieniać. O, niewidzialne nitro. Hehe. A, kółkiem możemy sobie też zmieniać perspektywę. Okej. Okay. Czyli zrobimy teraz tak. Ale głośno chodzi to PS4 teraz przez tą grę. O Jezus Maria. Trochę wcześniej mogłem to tam wskoczyć w sumie. Szybszy refleks, szybszy refleks. Pamiętaj, Michał, szybszy refleks. I będzie gitara. No, szybszy refleks. Prawie wyszło. Prawie było ok. Ten złoty owoc łampa. Aż mi nostalgia bierze do Nitro Fuelda teraz, sprzed roku. Ej, ale muzyka tutaj też nie jest zła. Jest całkiem okej. Oj, czekałem, aż zagram w końcu sobie w demko. Nie sądziłem w ogóle, że kiedykolwiek oni udostępnią demko, bo ja byłem wręcz pewien, że
demka nie będzie. Tak jak to było na początku, że jakoś super tego demka nie było. Znaczy, o co mi chodzi? Na przykład nie było demka, z tego co pamiętam, Reignited i Ancient Logi, bo było tam dostępne tylko dla tych, co byli na... Czekajcie, jak ten event się nazywał? Jakąś miał nazwę w każdym razie. O, i jest pościg, kurde, Triceratops nas goni. Znaczy dinozaur, nie Triceratops. To ja może się już nie będę w tej kwestii odzywał. Tak będzie łatwiej. Po prostu skupmy się na grafice, która jest tutaj po prostu... Nie no. Toys for Boby odwaliły kawał dobrej roboty. Dobra, mamy przynajmniej teraz spokój. Tu kolejny checkpoint. Tu gdzieś pamiętam, że był ten ukryty klejnot. Nie pamiętam, czy to było właśnie w tę stronę, czy w którą. A, no to była moja śmierć jeszcze przy okazji. Siema, siema. 63 na... Jak my szybko tutaj te skrzynki zdobywamy. O, cie panie. O, kurde. No tego to ja się nie spodziewałem, że tak szybko będziemy te skrzynki zbierać. No i oczywiście, kurde, ten bąbel cały zasrany musi mnie zabić, bo czemu by nie? Kurde, no ale... Chciałem odskoczyć, tak? No, tak to właśnie miało wyglądać. O Jezu, teraz to... No, ale przynajmniej się udało doskoczyć, więc nie ma co narzekać. Drugi pościg widzę. Już widzę tutaj, kurde... Czuję to w moczu normalnie. A jakże, kurde. A oni w ogóle skrzynek nie niszczą. Ociek, kurde. I w taki oto sposób to była ostatnia część Crasha Bandicoota. Crash został pożarty, już nie będzie nowych gier z serii. Jezu, ja i ten mój głupi humor, dosłownie, nie? Ale ja widzę, że tutaj w sumie mam takie malutkie problemy z doskokiem. To jest trochę taka wada. Nie wiem, czy to oni do momentu wydania gry naprawią, trochę bardziej spaczują, bo na chwilę obecną ja coś czuję, że Crash jest taki mega fes ślizgi, nie? Ślizgi, nie ślizgi, tylko ślizgi. Co za tym idzie, on często potrafi wręcz przeskoczyć, nie? Nie wiem, czy to jest takie typowo zaplanowane, czy nie, ale dosłownie są momenty takie w sensie problematyczne mega. Wiadomo, no nigdy nie będzie łatwo. Ja się też oczywiście na to nastawiam, ale kurde. Ajajajajajajaj. Nie doskoczyłem. To teraz się skupmy. No, to się ładnie skupiłem. To się naprawdę spoko skupiłem. Dobra, uciekliśmy temu, kurde, frajerowi. Za 2 złote. Tam sobie niech bucha TNT. Tu mamy checkpoint. O, to było tutaj. Znaleziono ukryty klejnot. Nie, naprawdę mega się cieszę, że w ogóle Crash został przetłumaczone na język polski, w sensie chociaż mamy polskie napisy, ja uważam, że to jest naprawdę coś epickiego. No i co ja mogę tutaj więcej powiedzieć? Hype, moi drodzy, hype! Teraz tylko już czekać
Tu Nitro był? A, tu TNT, dobra, ja myślałem przez chwilę, że to druga pasiasta skrzynka była. 94 w ogóle skrzynek mamy. Gościu, to tak szybko wbijamy te skrzynki, że normalnie. Crash 4 będzie od buta robiony. I to bardzo szybciutko. ...20 śmierci. No to razem 32 razy zginąłem podczas ogrywania tego dema. No to już bym miał, kurde, tyle game overów, że normalnie mógłbym pójść w kąt i płakać. Nieironicznie powiem, że jedna rzecz jest tutaj trochę wkurzająca. A mianowicie to, że... w zasadzie nawet... właśnie, nawet jeżeli masz maskę Aku Aku i wpadniesz do lawy, to... tak czy siak giniesz. Masz dosłownie insta-killa. Wiecie, to można na dwa jakoś dwojako tłumaczyć, że przecież tak powinno być i tak dalej, tylko tak nie wiem czemu trochę przypomina mi się przez to system z Crasha Twin Sanity, przez co wiecie, jak wpadałeś w Nitro czy w jakieś inne przeszkody, to czasami byłeś na hita. Znaczy prędzej to było z Nitrem, no ale wiadomo o co chodzi. O, i mamy nietykalność. Oj, to jest trudna gra, oj, to jest trudna gra, ja już to widzę praktycznie, nie? To jest, to będzie ciężka gierka. Ale będę w tę gierkę lamił, nie? Dobra, udało się. Jakoś daliśmy radę. I znowu pościg, no to już po prostu jest przegięcie pały. Dajcie mi już spokój, co? W sumie czemu on mi nie da spokoju? Dobra, on zniszczył, teraz widzę tutaj skrzynkę, bo chciałem się trochę upewnić, bo nie miałem pewności. Teraz widzę, że on normalnie niszczy te skrzynki, więc dwie sobie tutaj zniszczę. A resztę niech on niszczy tam. W swoim zakresie. A, tak, tutaj. O, dokładnie, zniszczyłeś tamtą skrzynkę. Dobry Dinuś, dobry Dinuś. Chyba już wiem, jak będę robił serię odcinkową, jak już wyjdzie gierka, to ja chyba jeden z odcinków na 100% nazwę Dinuś, nie? Albo Dobrze Dinuś, Dobrze Dinuś. Takie wiecie, odniesienie się do demka. Znaczy znając mnie i tak pewnie o tym zapomnę, no ale... próbować zawsze można. To można by powiedzieć, że też będzie taki trening przed robieniem tej gry na 100%. Bo jednak już będę mniej więcej wiedział, jak tutaj... zrobić 100 pro. Trochę za wolny byłem, bo on w sumie skoczył w tym samym czasie co ja. Z tą różnicą, że on by mógł mnie capnąć już. Cap, cap, cap. I niestety biedaczek się utopił. 133 na 159, ale lipa. Ale lipa, o kurde. Poziom ukończony. Kontynuujemy oczywiście, został nam jeszcze jeden poziom. Te loading screeny są w ogóle swoją drogą naprawdę bardzo ładnie zrobione. Dobra, no to te dwa mamy za sobą poziomy, to czas na pokłady cierpliwości. O kurcze. Pokłady cierpliwości. O kurde, to będzie dopiero poziom. Tutaj w ogóle nawet rundy bonusowe nie zrobiliśmy, bo jej nawet nie zauważyłem. Chyba, że robiliśmy, a ja już nie pamiętam, bo kurde, czasami mam zaawansowaną sklerozę. Ale trzy poziomy, kurde, jak na demko, to jest całkiem sporo. To jest, to muszę przyznać, że jest całkiem sporo, jak na demko. A, gramy teraz Cortexem. Okej. Granie Cortexem jest całkiem spoko. Widzę, że tutaj kwadratem się atakuje. Kółkiem właśnie robi coś takiego. No to... easy. Znaczy easy, pewnie i tak tutaj zrobię rekord z 50 śmierci, no ale cóż. Nie no, podoba mi się tutaj granie nim. Dosłownie
Szkoda tylko w ogóle, że Cortex nie ma podwójnego skoku, bo tak to wszystko jest całkiem w gitara. Tak mi się... A, muszę poczekać, aż on trochę opadnie, bo... Bo Cortex nie umie robić czegoś takiego jak slide. Ani nie ma podwójnego skoku, co troszeczkę utrudnia. No, ale szkoda. O. Widzicie? Czekajcie, a da się zrobić tak? A, i możemy z powrotem zmienić, dobra. Czyli zróbmy tak. Lecimy tak. O, dokładnie. Tak. No nie tak, nie do końca tak. I teraz galareta. Dokładnie tak, o to chodziło. Zobaczmy, co tutaj jest. Ja tu lubię sobie właśnie trochę poeksplorować. Dobra, widzę, że tutaj znowu nas ten cały ponton prześladuje. A tam są jeszcze skrzyneczki. Dobra, to jest demo. Nie robimy tutaj 100%. Możemy się postarać, ale nie robimy 100%, bo dopiero 100% zrobimy w Let's Playu. Dalej mnie, kurde, bawi fakt, że jeżeli chodzi o Crasha, znaczy jeżeli chodzi o Cortexa, bo gramy tutaj Cortexem, to tutaj mamy coś takiego, że wiecie, Aku-Aku lata obok niego. To mnie trochę bawi. Teraz co mamy zrobić? Nie do końca wiem. O, coś takiego mogliśmy zrobić w sumie. Aha. O, i mamy. Dobra. To skoro git, no to git. To lecimy dalej wtedy z koksem. O, jeszcze kurde tutaj złoty owoc łampa. No proszę, proszę. On a cold winter's night, have yourself a bite. Bandikowego rosołu. What the fuck? Co ty gadasz, gościu? Dobra, ten Aku-Aku w sumie nie był mi po drodze za bardzo. Zobaczmy. Uwaga na nitra, bo tego jest tutaj od zalania dziejów. A, i tu będzie teraz taka scenka z Crashem, no. Just a few more steps and you'll be Bandicoot. No to mieliśmy perspektywę Cortexa zaliczoną, tak więc mam nadzieję, że wam się Cortex podobał. I to znowu ten sam poziom w sumie. Tylko tym razem był grany z perspektywy Cortexa. Bo on raczej się niewiele zmieni, tak mi się wydaje. Tak, oczywiście. No ta, wymiar 11.954, o kurde ty, co to są za czasy. Dzikie. Nie wiem, nie wydaje mi się, że ten poziom jakoś super się zmieni od pierwszego poziomu, więc... Chyba tu za niedługo skończymy sobie już nagrywanie tego demka. Bo nie wydaje mi się, że... Coś, czymś jeszcze zostaniemy tutaj zaskoczeni, już raczej to, co widzieliśmy, to widzieliśmy. Bo ja już rozpoznaję, że tutaj był właśnie ten złoty owoc. Tutaj już byliśmy. Może teraz trochę inny podkład skrzynek jest. Tutaj widzę faktycznie, że mamy jakieś TNT i tak dalej. Dobra, to lecimy po prostu dalej do przodu. Bez zbędnych ceregieli, chociaż tam był checkpoint i... W sumie, wiecie co? Może w ramach pewności, czy to jest to samo, zobaczmy, czy nie będzie tutaj po lewej stronie tego.
Tu więcej skrzynek TNT jest, więc... Okej. Ale będę miał tutaj montażu, nie? Chcę jeszcze to dzisiaj wstawić w tego. W dniu, kiedy to demo wyszło. Aczkolwiek coś czuję, że będę musiał mocno pomontować to, żeby miało to jakieś swoje ręce i nogi. No to nieźle, kurde. Dobra, tutaj się tak właśnie mówię, mega fest skupiłem, tego się nie odzywałem, bo jednak muszę przyznać, że ten poziom to naprawdę, no trochę przyznam, że jest trudniejszą wersją tego, co było na początku. Co nie zmienia faktu, że to jest ten sam poziom, tylko że ze zmienioną liczbą skrzynek. Że trochę inny... Inne też są tutaj skrzynki, bo na przykład tutaj widzę, że jest więcej nitr niż poprzednim razem. No, i gitara, jesteśmy już praktycznie na drugiej stronie. Tam już gdzieś z daleka chyba widzę checkpoint, znaczy checkpoint jest... Nie checkpoint, a zakończenie poziomu. Oczywiście mogę się też pomylić. Ja nie jestem tutaj... A alfą i omegą. No i ominiemy sobie to. A co? Znowu oczywiście chamsko schowane skrzynki. No ja tak bym chamsko nie schował skrzynek. No kurde, nikt by się nie domyślił, kurwa. O, tam jest kolejny aku, więc... No zaraz go sobie chyba nawet zdobędziemy. A nie, jednak nie zdobędziemy. No i tutaj mamy już zakończenie poziomu. Praktycznie trochę trudniejsza wersja tego, co mieliśmy na początku. Nic szczególnego w sumie. Aż tyle skrzynek ominąłem. Najgorzej. Śnieżny spacer. Poziom ukończony. No widzicie? Yes! Oj, pokłady cierpliwości, zryw dinozaura i śnieżny spacer. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te demko. Mogę co jedynie wam, chociaż myślę, że się domyślacie, ale na przykład w stylu retro to po prostu macie licznik żyć, tak jak było to w klasycznych crashach. Moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i tak jak ja, również wy jaracie się tym, co niedługo... nas będzie czekać, czyli Crash Bandicoot 4, It's About Time. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się ten film, jak i ogólnie inne filmy na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji, wejścia na grupę na Discorda, Facebooka i tak dalej. Linki są pozostawiane w opisie. Również polecam zaznaczyć dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Jaram się! Na razie, cześć.